Mamy delikatny mróz, minus 3 stopnie, trochę śniegu, trochę słońca, wiatr, więc odczuwalna temperatura jest sporo niższa. Cześć! Słuchajcie, mam dzisiaj akcję pod tytułem Głód w pasiece. Mamy dzisiaj 20 stycznia 2019 roku. Jest niedziela. Byłem w tej pasiece w środę. No i kontrolnie sprawdzałem wszystkie rodziny. I trafiłem na dwie bardzo duże, silne rodziny, które ule mają już bardzo lekkie i widać, że jest totalny brak już zapasu. Rodziny są bardzo obszerne, skonsumowały wszystko i trzeba tego pilnować. Przygotowałem sobie dwa pierścienie, dwie ramki z zapasem przygotowanym jesienią i zaraz rodzinom tym położę na głowę po ramce. To są duże, bardzo ładne rodziny i tego żarcia naprawdę jest już mało. Zmiatam z powałki pszczoły, bo na górę położę ramkę i one pewnie jakby zostały nad ramką, to by skrzepły, zmarzły. Dobra, tutaj pierścień. Dwa patyczki, żeby oddzielić ramkę od pszczół, żeby nie przygnieść. I teraz na górę kładę im ramkę. Piękna, pełna ramka żarcia. Kładę im na głowę. Z góry tu jakoś wcisnę folię. Albo może tak po prostu położę. Boję się, wiecie, że jak wejdą pszczoły na górę, na ramkę, to później na niej zostaną, skrzepną. Więc nie wiem, czy tę folię położyć o tak, czy przykryć z góry ramkę. No nic, zobaczymy. Położę na razie w taki sposób. Później przyjadę to za jakieś 2-3 dni. Zajadę tutaj, sprawdzę. Daszki niestety jeszcze farba schnie, więc jeszcze prowizorka. No i dobra, można powiedzieć, że ta rodzina jest uratowana. No i niestety dzięcioł powrócił. Miałem ponad miesiąc spokoju od niego, a właśnie teraz znalazłem dziurę w kolejnym ulu. I w tym samym miejscu zrobił dziurę co w poprzednim, czyli ten sam dzięcioł miejsce zna i kolejną dziurę mi niestety zrobił. No i niestety znalazłem jeszcze jeden ul ze śladami dzięcioła. Tutaj też przebił się na wylot, ale akurat z tej strony nie ma rannych ramek, bo rodzina jest ułożona do drugiej ściany ula. O skubany, ale mnie wkurzył teraz. Druga rodzina, drugi głodomor. Tutaj jest krainka. Ech.
gdzie jest nuta? I tutaj jest ta sama sytuacja, rodzina jest bardzo duża i też pochłonęła cały zapas. A tutaj w ogóle zobaczcie, jako tako nie ma zawiązanego jakiegoś kłębu. Więc ciekawe, czy tutaj z matką jest wszystko w porządku. Dobra. Zmiotę te pszczoły. No, niestety parę zginie. Wyleci pobudzone. No ale wolę, jak zginie parę, niż cała kolonia. Słuchajcie, generalnie one jeszcze tutaj na brzegach zapas mają. Ale wolę dmuchać na zimne. O, przy okazji zabiorę im tą podkarmiaczkę i włożę zatwór. Pierścień. Dwa patyczki. I ramka z żarciem. Folia. Powałka. I sytuacja uratowana. Świetną sprawą, tak jak tutaj na tym stojaku, jest, że cztery ule stoją. I one są tego samego typu, tej samej wagi, są identycznie zazimowane po 8 ramek, więc fajnie jest po prostu sobie podejść, podnieść i sprawdzić ciężar ula. A, przymarł. I sobie porównać z następnym. I w ten sposób już macie obraz, jaki jest stan pokarmu. Te ule, cztery ule ważą podobnie, więc moim zdaniem tutaj jest wszystko w porządku. I w przyszłym roku będę chciał tak zrobić, że każdy stojak będzie miał ten sam typ ula, żeby będę mógł sobie porównywać. W tym roku mam troszeczkę pomieszane, trochę drewna, trochę poliuretanu i te ule się różnią wagowo. Ale na następną zimę właśnie zrobię tak jak tutaj, że na jednym stojaku będą cztery tego samego typu ule. Z ciekawości zajrzę do jeszcze jednej rodzinki. Jest to odkład z zeszłego roku. I do tego ula właśnie od strony lewej dobierał się dzięcioł. A pszczoły siedzą sobie tutaj. Raz, dwa. Nie, no generalnie siedzi. Jest tutaj 8 ramek i wszystkie uliczki są obsiadane. Zapas jest na skrajnych ramkach. Rodzinka spokojnie się przemieści i spokojnie sobie doczeka
wiosny. Przyjechałem sprawdzić drugą pasiekę. Stan pokarmu, stan zapasu. Żeby spać spokojnie, trzeba to zrobić. Rodzinka siedzi niziutko, zapasu jest od groma. I zobaczcie, to jest tylko kilka sekund. Kilka sekund, a można uratować rodzinkę. I po sprawie, po robocie. Słuchajcie, wbrew opiniom, że do uli zaglądać zimą nie wolno, moim zdaniem trzeba zaglądać, trzeba kontrolować, trzeba sprawdzać, żeby spać spokojnie i interweniować wtedy, kiedy trzeba. W zeszłym roku w ten sposób uratowałem 4 rodzinki od głodu. W tym roku już uratowałem tak naprawdę 2, znaczy uratowałem, to się okaże, ale już sprawdziłem. Dałem dwóm rodzinkom, tak jak widzieliście. Tutaj w tej pasiece jest wszystko w porządku. Jedzenia jest bardzo dużo. Kłęby siedzą nisko. Także zostaje mi tylko czekać do wiosny. I cały czas będę trzymał rękę na pulsie. Tutaj w tej pasiece wiem, że jedzenia jest dużo, więc tutaj nie trzeba tak często. Tam jest troszeczkę inaczej. Tam jest więcej uli drewnianych i w tych ulach drewnianych silniejsze rodziny troszeczkę więcej tego pokarmu pobrały. Na razie.